discover a new world. A new home. A new beginning. For mankind. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Civilization Beyond Earth. Witajcie, moi drodzy. No cóż, moi drodzy, cóż tutaj ostatnio się działo? Mianowicie, tak, podpisaliśmy pokój z tymi całymi panstralczykami, czy jakoś tak oni się nazywają. No i obecnie zaczynamy budować, jak to się cholerstwo nazywa? Bioszyby. Bioszyby po to, aby zażegnać nasz problem z poziomem zdrowia. Mamy to bardzo mocno ograniczony. Głównie właśnie z powodu tego, że mamy troszkę dużo miast. No i też ma na to wpływ na pewno poziom trudności, na jakim gram. Ale spokojnie, spokojnie, mam nadzieję, że za niedługo zażegnamy ten problem. Dobra, słuchajcie, kontynuujmy. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie dziś. Co osiągniemy, co się wydarzy. Obecnie pracujemy nad ekologią obcych. No zobaczymy. Okej, dobra. Francuzi nas wspierają. Ja będę... Chyba nie będę się tutaj, wiecie, jakoś rozczulał nad tym całym nazewnictwem. Bo jest to bez sensu. Jest to bez sensu. Będę po prostu wszystko nazywał po swojemu i tyle. Tak sobie wymyśliłem. Dobra. Nic, koniec, wszystko? Co mieliśmy do zrobienia? Właśnie, który mamy rok? Co tu słychać? A, tu jest Wikipedia. Dobrze wiedzieć, powiem szczerze. Dobra, lecimy dalej. Mógłbym też troszeczkę zainwestować w satelity, co też miałoby dosyć ciekawy efekt. Moje robotnicy są obecnie bardzo zajęci budową tych bioszybów. Co prawda utrzymanie tych bioszybów troszkę kosztuje, ale mam nadzieję, że będzie nam się to opłacało. No zobaczymy. Zobaczymy w każdym bądź razie, co z tego wyjdzie. Dobra, no i dalej. No cóż, na razie przeklikiwujemy te tury. Niewiele się tutaj dzieje. Nie prowadzę z nikim wojny. To jest też to. Oj, tutaj za chwilkę nam się coś powinno zbudować. Instytut. Ta polistralia, kurna, po prostu cały czas atakuje wszystkich. Oni poszli ostro w supremację, z tego co widzę. Zobaczcie sobie ich stolicę, jak wygląda. No, są... Są dalej ode mnie, to na pewno, jeśli chodzi o rozwój. O, możemy dać ogród genów. To może być niezłe. Weźmy to sobie. Dobra. Okej, za chwilkę powinniśmy mieć wynalazek. No, zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj w ogóle jest świetna pogoda. Super pogoda jest, u mnie przynajmniej. Bardzo fajnie, słonecznie. Nawet ciepło jak na tą porę roku. Jak na koniec października. No słuchajcie, ja mam troszkę... Uciekam z materiałami, ponieważ chcę w najbliższym czasie mieć możliwość... Istnieje historyczny idiom mówiący, że to, czego nie znamy, nie może nas skrzywdzić. Nie da się tego zastosować do grzybów. Dobra. Będę chciał w najbliższym czasie wrzucać po 2 filmy dziennie. I z tego powodu muszę tam wam troszeczkę uciec z materiałami. O, musimy podjąć decyzję. Darmowa technologia. Dajesz tą darmową technologię, to nam się przyda. Zaszalejmy. Dobra. Tutaj sobie zróbmy też ogród genów, czemu nie? No i teraz co wybrać? Co wybrać? Ja bym, słuchajcie, wybrał jakąś, skoro mamy jedną technologię darmową, to bym wybrał jakąś hardkorową technologię, która nam da dużo zdrowia. Plus 20%. Dobra. Oj, niestety nie mogę tak od razu sobie tam pójść w to. Transgenika. O, to sobie zróbmy. Dobra.
No i teraz myślę będziemy, co nam to da z Akademii do punktów życia dla wszystkich jednostek w Miaźmie. A, fajna sprawa. Fajna sprawa. Ksenokawaleria. To też może być niezłe. Ale okej, myślę sobie, że... Poczekajcie, 16 tur. Tutaj są 7. Ale to na razie nie możemy. Terraformowanie. A, że będziemy mogli przekształcać, kontrolować pogodę, będziemy mogli zmieniać ten świat bardziej podobny do ziemskiego. Tego chcę uniknąć. Tutaj z kolei... kurde, co by tu wybrać? Lotniskowiec, huta stopów. Kolej magnetyczna. To może być ciekawe. Może być ciekawe. Musi znajdować przynajmniej jedno pole z kamieniołomem. Kurde, ale tutaj są możliwości, powiem wam. Kula dronów. Co to jest? A, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Weźmy to sobie. Weźmy to. Okej, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaktualizowano zwycięstwa. Transcendencja, tak? Nanorobotyka, inteligencja roju. Coś takiego trzeba byłoby opracować. Dobra, okej, zobaczymy. Zobaczymy, jak się to tutaj rozwinie. Znaczy tak, ja dzisiaj wybrałem się na zakupy rano. Pojechałem do Katowic, na Załęże. To jest takie... Kiedyś tam było bardzo duże targowisko takie, gdzie było bardzo dużo tanich produktów. I stosunkowo niezłej jakości. Mniej więcej to samo, co mamy w sklepach, tylko że dużo, dużo taniej. Muszę nam kupić obecnie, tam znajduje się dosyć fajne centrum handlowe. Gdzie też jest w miarę tanio. Musiałem sobie kupić, wiecie, kurtkę zimową, takie tam różne pierdołki związane z zimą. Huta genów. Co to jest huta genów? Huta genów fajnie brzmi. I... Dobra, zróbmy ten ogród. Dobrze. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Trzeba się będzie zacząć rozwijać. Ja bym chciał tutaj, kurna, miasto założyć. Ale mój poziom zdrowia, no, troszkę mi to utrudnia. Musiałbym coś z tym zrobić. Na razie nie jestem tym faktem zachwycony. O, manufakturę będziemy mogli budować. Ale ma negatywny wpływ na zdrowie. Mam nadzieję, że na chwilę obecną nie będą tego nigdzie budować. I autofabryka. Gdzie? No kurna, ziom. Gdzieś ty w las. Dobra, zakupmy sobie robotników. Jeszcze tutaj też sobie. Czekajcie. Zróbmy tutaj tą hutę genów. Chociaż... Ej, kurde, chciałem to zmienić. Źle nacisnąłem. Spieprzyłem sprawę. Dobra, prace trwają. Co mnie bardzo cieszy. Musiałem tutaj sobie jedną jednostkę podesłać. Myślę, że jeden oddział Marines. No. Dobra. Was ustawiamy tutaj. O, mamy. Roboty nie narzekają, nie dyskutują i nie odpoczywają, co czyni je wzorem dla was wszystkich. Dobra. Oj. Nie podoba mi się to. Tak, chamsko mi wszedł, zniszczył mi jednostkę i zadowolony z życia. Dobra. Co my tutaj mamy zbudować? Vivarium.
Stacja uzdatniania wody. Co nam to daje tak właściwie? A, spoko. Tej huty genów na razie myślę nie będziemy tutaj budować. To jest dobre. To jest dobre. Zróbmy sobie to wiwarium na razie. Tutaj chciałem... Oj, 38 tur. To trochę za dużo. Tutaj 31. No myślę, że się możemy szarpnąć. Chociaż słuchajcie. Ile by kosztowała budowa? O właśnie, możemy kupować tutaj cuda? Nie, nie możemy kupować cudów z tego co widzę. Ale możemy na przykład sobie tutaj to kupić. Czemu nie? Czemu nie, moi drodzy? Liczy się w końcu... Dobra, to wydajemy to. Automatyczne działanie. Gdzie ta piechota jest? Tutaj dopiero. Dobra, no i badania. Moje drogie badania. Dobra, dobra, dobra. Okej. Kurde, nie wiem w co by tu pójść. 16 tur, tu jest tylko 7. Tu są dwie. Z każdego szybu. I z każdego kamieniołomu. Weźmy to sobie. Myślę, że to nam... to nam nie zaszkodzi. Okej, no i zobaczymy. Co z tego tutaj wyjdzie. Dobra, lecimy. Kontynuujmy. Dobra, rozwijamy się. Opracowujemy coraz to więcej tych szybów. Owszem, będzie to miało negatywny wpływ na nasze finanse, ale i tak myślę, wyjdzie to całkiem nieźle. Jestem ciekaw jak to się tutaj wszystko rozwinie. Tutaj mamy 5 punktów. Brakuje nam jeszcze jednego, aby odblokować kolejną korzyść. Czyli leczenie w miaźmie. Element, który może być dla mnie bardzo przydatny. Dobra. Ty tam masz się ziomal udać jak najszybciej. Chociaż czekajcie. Nie, wy tam nie będziecie wcale szybciej. Dobra, kontynuujmy. No zobaczymy. Co ty tutaj... Nie mam zamiaru na razie nikogo atakować. Moja gospodarka nie jest na to przygotowana. Na razie uprawiam tutaj dosyć mocny progres. Rozwój. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie zobaczymy. Co z tego wyjdzie. No, Afrykańczyki szybciej. Fuck! Kolejna jednostka zniszczona. Co za suczy syn. Muszę tam... muszę tam postawić wojsko. Wówczas nie będą nas atakować. Wybierzmy produkcję tutaj. Dobra, zbudujmy sobie, myślę... za nie obywatelami. Dobra, zróbmy sobie to. Zbudujmy to tutaj. Tak jest przynajmniej mój plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy. Kontynuujmy. Chciałem zbudować ten cud. Mam nadzieję, że to się powiedzie, ten plan. Kurde, ten czerwień mnie tu drażnią troszkę. Chociaż z drugiej strony... nie są takie złe. W sensie, że mogą utrudniać ewentualny atak wroga na moje terytoria. Oj, co my tu mamy? Co my tu mamy? Polistralskie jednostki. Sztucznego źródła zasilania to mit. Ekosystem zasila sam siebie.
gdy ludzkość nauczy się żyć w harmonii ze swoim otoczeniem, również zacznie zdobywać energię w ten sposób. Dobra. Uciekliśmy z Ziemi, bo sytuacja na niej psuła się szybciej, niż byliśmy ją w stanie naprawić. Okej. Fajne są te cytaty. Różne przemyślenia. Zakłady petrochemiczne. No. Spore możliwości tutaj są. Dobra, zróbmy sobie to na razie. Dobra. Gdzie wy jesteście? Tutaj pędzić. Ty, mój drogi. Nie wiem. Jedź sobie na razie tam, gdzieś w pizdu. Bo jak cię znowu zeżre ten nasz znajomy, to nie będzie dobrze. Bateria obronna. Nieźle. Dobra. Chociaż w sumie... Czy ja to w ogóle potrzebuję? Zastanówmy się nad tym. Tutaj 7 tur. Wymaga 7 poziomu supremacji. Supremacja, tutaj jest harmonia. Bardziej harmonijne podejście do tematyki. Dobra, gdzie łatwo można? Dobra, weźmy sobie to na razie. Zróbmy. Zobaczymy. Co my tu mamy? Dobra, kontynuujmy. Zobaczymy. Oj, te czerwie mnie tu drażnią troszeczkę, chociaż mam nadzieję, że za niedługo opracuję technologię, która uniemożliwi im atakowanie moich jednostek. To byłoby fajne. To byłoby bardzo fajne. Aczkolwiek... nie będzie to prosta sprawa. What's ours is yours. Spierdzielaj. Pogódź się z tym, ziom. Bitch. Zaatakował mnie, a teraz chce ropę. Chyba go porąbało, typa. Wy tutaj. Tak, wykryto tajną operację. Tutaj. Dobra, nasze tajne operacje trwają. Dobra, no niech będzie. Mamy cnotę. Znaczy nie, cnoty już nie mam, ale... w sensie, że mamy ten... kolejny punkcik, kolejną perkę do wyboru. To mnie mało interesuje. To jest fajne. Jednostek orbitalnych. Cudo jedne budujemy. Dobra. Dobra, niech będzie to. Tak, niech będzie. Może się troszkę szybciej to zbuduje. Miejmy taką nadzieję. Dobra, tutaj szlak handlowy. Pytanie tylko z kim. Dobra, wszystko niemalże to samo. Dobra. Okej. Kontynuujmy w takim razie. Ten czerw powinien mnie na razie zostawić w spokoju. Ponieważ tutaj stoją moje wojska, a on raczej nie odważy się nas zaatakować. Obcy, pamiętajcie, obcy sami z siebie nigdy nie atakują, chyba że stoi obok nich jednostka cywilna. Wtedy mogą zaatakować. Dobra, ty mój drogi, działaj automatycznie. By tutaj się fortyfikować. Dobra, kolejny szlak, kolejny konwój. Dobra, wyślijmy go może... Dobra, wyślijmy go tutaj, niech będzie. Co my tu mamy? Autofabryka, tutaj tą hutę genów. Poproszę. Jest to bardzo wskazane. Dobra, mamy jeszcze tylko na minusie 2
2 punkty zdrowia. Myślę, że w miarę szybko uda nam się to ogarnąć. Dobrze, tutaj budują się kolejne bioszyby. No i zmienił ciuch, czyż nie? Nie nosicie takie obrażenia? Dobra. Jakim tu... Co to? Co jest? Jak to przejęli? Możwy chuje, nie ma. Przejęli mi miasto. O wy. No wzięli i mi po prostu miasto przejęli, nie? Malnie się wkurzę zaraz. Wiecie co? Chyba byłem dla nich za dobry. Dobra, przerzucamy tam całe nasze siły. Dobra. Wy na razie czekać. Oj, 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 oj. Tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. I to jeszcze moją stolicę, nie? Kiepsko. Kiepsko to wygląda obecnie. Dobra, kontynuujmy. Wzięli i przejęli mi miasto. Jak tak można? Those who lose hope are truly lost. Dobra, gnoju, za chwilkę się przekonasz, co to znaczy mój gniew. Moja stolica, moje po prostu... O! Kurde, nie wiedziałem, że to są takie możliwości. Przecież nie mamy z nim wojny, dlaczego... A, do dupy w ogóle. Ale spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Tutaj bateria rakietowa w razie czego. Dobra. Przerzucamy nasze siły. By na razie czekać. Wy tutaj. Wy tutaj. Was tu. Dobra, teraz tak, tutaj. Zakupmy... Tak, będziemy potrzebować artylerię. Dobra. Artyleria zakupiona. Dobra. Okej. Tutaj produkcja. W sumie tą sieć, dobra, niech mają. Dobra, by na razie czekać. Musimy to odbić. Musimy to odbić, nie ma. Ta zniewaga krwi wymaga. Spierdzielaj. Kurde, cały czas jakieś kłopoty tutaj są. Ja myślałem, że moje miasto jest bezpieczne. A jednak okazało się, że nie. A, słuchajcie, człowiek się uczy całe życie. Dobra, tak. United we... Do widzenia, spierdalaj. Bożeś mnie wkurzył, nie? Dobra. Co my tu mamy?
Przygotuj się do ostrzału. Atakuj. Atak przeciworbitalny. Dobra. Was tutaj. Przerzucamy. Oj, ja wam tego nie daruję. No i zobaczymy. Zobaczymy, co gnój zrobi. Ja wiem, co ja z nim zrobię. I nie ma teraz pokoju. Nie ma pokoju. Jest tylko i wyłącznie wojna. Nie mogę mu tego darować. Zajęcie mojej stolicy. Ziomal się chyba pomylił, nie? Zaatakował niewłaściwych gości. Przygotować się do ostrzału. Walić w to miasto. Tak jest. Podejść. Was przerzucamy tutaj. Atak. Ty tu. Dobra. Ty też. Natarcie. Dobra. Autofabryka tutaj. Dobra, lecimy z tematem. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Przywalą nam, czy nie? Nie przywalili. Dobra tam. Nie panikujcie. Dobra. Okej, dobra. Walić dalej. A was na razie tutaj. Was tu. Otaczamy to miasto. Nacierać. Bardzo miło. Oj. Przejść tutaj. Dobra. Was na razie. Dobra, atakujcie. Ha! Zajęliśmy. Odbiliśmy naszą stolicę. Dobra. W takim razie, słuchajcie, trzeba działać. No, tutaj spore zniszczenia są. Zaczynamy od ogrodu genów. Dobra. Idziemy na południe. Kierujemy nasze wojska. Tutaj bionika. Cóż by to wybrać? Węzeł. A, fajna rzecz. Może się kiedyś przydać. Terraformowanie raczej nas nie interesuje. Co by tu pójść? 10 tur. Większość rzeczy trwa 10 tur obecnie. Dobra, idziemy w to. No, spoko. Zobaczymy. Okej. Dobra, zakończmy turę. No i zobaczymy, co typ wymyśli tym razem. Ale jak tak można wziąć i mnie po prostu tak chamsko zaatakować? Dobra, mamy na zerze obecnie poziom zdrowia, co mnie bardzo cieszy. Mówiąc szczerze. O, tutaj są wrogie jednostki. Dobra,
My na razie tutaj. Wy uzupełniać straty. Was przerzućmy na razie. A, tu jest nasz oddział, dobra. Dobra, wy jesteście gotowi. Dobra. Przerzucamy nasze wojska na południe. Nad południową granicę. Uzupełniać straty. Dobra, zobaczymy. O, oni są dosyć mocno nastawieni, jeśli chodzi o robotykę. Dosyć ostro idą w to chłopaki. Mam nadzieję, że... Dobra tam. Niezbyt chyba jesteśmy lubiani przez to, że bawimy się w... Bawimy się w tą harmonię. A, bezczynni nasi agenci są. Myślę, że ich roześlemy po naszych miastach, bo... Dobra. Zmień przydział. Tak, jeden typ tutaj. Tak, następny typ tutaj. Ten typ. Dobra. Tak, ty tu. Przydziel, ty idziesz tutaj. Dobra, zmień przydział, ty idziesz tu. Dobra. Okej. Dobra, idziemy tutaj, moi drodzy. Was przerzucamy tu. Ale muza się włączyła. Okej, słuchajcie. A, jeszcze tutaj produkcja. Zarządźmy tutaj budowę. Budowę. Kutygenów. Niech będzie. No cóż, moi drodzy. Kurde, nie sądziłem, że przeciwnik może przy użyciu agentów przejąć nasze miasto. To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło w żadnej cywilizacji. A tutaj, proszę bardzo, takie zaskoczenie. No cóż, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania oraz do oceniania tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.